Okej, dzięki bardzo tym jednostkom małym, które zostały i wytrwały do końca. I tutaj jesteście. Może byliście wczoraj na prezentacji Oli, troszkę pokazała, co robimy. W zasadzie nasza firma ma 1,5 roku tutaj w Polsce. Ja się nazywam Konrad, ze mną są Michał i Mateusz. No i ogólnie pokażemy dobre praktyki w Schibsted Polska, czyli to co uważamy za to, że robimy OK. Głównie pracujemy dla gazety VG. Być może kojarzycie logo z kadry norweskich skoczków. Nasza gazeta była sponsorem. I wracając do tematu. Wszyscy popełniamy jakieś błędy, tak? Czy to są błędy w procesach, czy to są błędy w programowaniu. Gdzieś zawsze mamy jakieś problemy i bardzo często jest to tak, że to są bardzo, bardzo powtarzalne problemy. I co robimy, co po prostu wdrożyliśmy u nas w firmie, żeby tych problemów nie popełniać. Na początku Mateusz troszkę powie o automatyzacji i o Rejku, także oddaję Ci głos. Dzięki. To tak, zawsze pierwszym takim problemem, z jakim się stykamy, rozpoczynając pracę w nowej firmie lub przy nowym projekcie, jest zasetapowanie wersji deweloperskiej. Przeważnie jest tak, że dostajemy pliki konfiguracyjne, jakąś dokumentację i w momencie, kiedy mamy zdefiniować wartości w tej dokumentacji, kompletnie nie wiemy, co robimy. Mamy zdefiniować jakieś third party API i tym podobne rzeczy, kompletnie nie wiemy, co z tym zrobić. Już od tego momentu postanowiliśmy wszystko zautomatyzować. Stwierdziliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Jeżeli już tutaj w tym momencie pojawi się automatyzacja, to na wszystkich innych etapach również będzie niezbędna, więc będziemy robić to, co powinniśmy robić. Do wszystkich procesów automatyzacji użyliśmy Chefa, Jenkinsa, Rayka, czyli głównie rozwiązań opartych na Ruby. Automatyzujemy wszystko od momentu, kiedy klonujemy repozytorium z serwera. Wszystko już jest zdefiniowane w taskach Rayka, czyli jeżeli potrzebujemy pobrać jakieś submoduły, Rake zrobi to za nas. Setup configów też zrobi to za nas, więc nie ma już tego problemu, że nie wiemy, co zdefiniować, dla jakich wartości w konfiguracji. Na pewno używacie kompozera. Nie potrzebujemy znać jego składni. Wszelkie parametry dla kompozera są zdefiniowane w Rayku. JavaScript. Prawdopodobnie nie używacie nic związanego z budowaniem JavaScriptu jako programiści backendowi. My też nie wiemy, jak to robić, dlatego to zautomatyzowaliśmy. Większość naszych deweloperów frontendowych nie ma zielonego pojęcia, jak się buduje ich skrypty, więc po co mieliby to robić ręcznie? To samo w przypadku arkuszy styli. Korzystamy z Sasa i Kompasa. Dodatkowo generujemy sprite'y dla normalnych wyświetlaczy i wyświetlaczy Retina. Ten cały proces zautomatyzowaliśmy na tyle, że zmiana jakichkolwiek obrazków potrzebnych do generowania sprite'ów nie wymaga żadnej ingerencji grafika, ani nawet czasami dewelopera. Wystarczy podmienić same pliki źródłowe. Większość z was jako deweloperzy musi wykonywać testy jednostkowe. Jeżeli tego nie robicie, powinniście to robić. Te zadania również powinny zostać zautomatyzowane. My w naszej firmie bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby wszystko było zautomatyzowane i żeby kod był wysokiej jakości, więc również pozwoliliśmy sobie na automatyzację procesów związanych z analizą kodu źródłowego pod względem jakości kodu, wyników testów i tym podobnych. Więc wszelkie zadania, które są wykonywane na Jenkinsie celem analizy kodu, deweloper może sam wykonać na serwerze deweloperskim lub na swoim własnym komputerze, wykonując proste zadania, które są zdefiniowane w Rayku. Między innymi jednym z nich jest check style, o którym już więcej opowie Konrad. I to jest tak. Było mówione tutaj kilka prezentacji wcześniej, że każdy ma tego swojego checkstyla, nie wiem, jest jakiś skrypt, my akurat używamy do tego Rayka. W czym jest problem?
Nikt nigdy nie będzie uruchamiał co chwilę w konsoli jakiegoś skryptu, żeby sprawdzić, czy mam jakiś raport z checkstyle'a i ile mam błędów, bo to jest, po prostu każdy jest na to za leniwy i z czego u nas korzystamy. My używamy takiego swojego w zasadzie checkstyle'a, jest to PSR0 z kilkoma zmianami i większość IDE, w zasadzie każde IDE ma możliwość integracji tych styli, żebyśmy mieli po prostu podkreślenia, że tam linia jest jakaś zła albo tabów jest za dużo, już od razu w naszym IDE, czyli nie musimy sobie co chwilę, piszemy kod, sprawdzamy, czy check style, o, jeden błąd, patrzę, tutaj jest, zmieniam i dopiero wtedy komituję. Mamy to wszystko od razu zrobione w IDE. Padło pytanie, tam kilka prezentacji wcześniej tak samo, o JavaScripta. Jako że w zasadzie wszystkie aplikacje, które robimy, to są single page appy, mamy tak samo JS Hinta. Jego tak samo możecie sobie wrzucić w swoje środowisko deweloperskie i bez problemu mieć to załatwione już od razu przy pisaniu kodu. Co nam jeszcze to daje? Automatyczna poprawa, czyli mamy tutaj te błędy, naciskamy skrót klawiszowy i nie musimy siedzieć i sami tej analizy semantycznej poprawiać, tylko zrobi to za nas IDEA, jeśli po prostu mamy to wdrożone. Co jeszcze jest fajnego w tym? Możecie sobie pisać swoje reguły, czyli nie wiem, jak macie wdrożone PSR0, to jeśli korzystacie z PSR0, używajcie. U nas jest kilka właśnie jakichś takich dodatkowych reguł, które bardzo łatwo można sobie wpisać w te style i tutaj zmieniać. I z tego samego schematu korzysta cała Continuous Integration i te skrypty, które Mateusz przed chwilą pokazał, rejkowe. Wiadomo, PHP Unit, Code Coverage to jest, każdy powinien mieć to skonfigurowane, żeby nie było takiej sytuacji, że jeden deweloper, na przykład nie działają u niego testy jednostkowe na środowisku deweloperskim. Zaczynają się wymówki, że tak, u mnie nie działają testy jednostkowe, to ich nie piszę i nie będę ich pisał, będzie to robił Jenkins albo nie daj Boże, robi test jednostkowy, komituje, Jenkins wykonuje testy, patrzę, o, zepsuł się, build, komituję jeszcze raz, poprawiam test. To wszystko musi być skonfigurowane lokalnie. I tak jak powiedziałem, wszystkie środowiska deweloperskie teraz wspierają te narzędzia. Jak ktoś jest nerdem jak Michał, to nawet Vim to wspiera i do tego może to używać. Co jeszcze? Mamy te rzeczy załatwione na lokalnym środowisku, ale zazwyczaj jest tak, że nie wiem, są jakieś taski na SAP-ie przykładowo i każdy komituje ten kod szybko, żeby to się znalazło na produkcji. I zazwyczaj to wygląda tak, jeśli idziemy w tą stronę, że będziemy mieć coś takiego, tak, że na produkcji po prostu każdy będzie sprawdzał testy, a tak to tylko Chuck może robić i nigdy nie idźmy w tą stronę, bo to jest bardzo złe. My używamy Jenkinsa, nasze inne zespoły używają Bambu, akurat u nas już był wcześniej wdrożony, także zostaliśmy przy nim. Zresztą na dwie prezentacje wcześniej było, dlaczego Jenkins, nie Bambu. Co jeszcze tutaj? Zrzut Jenkinsa, wszystkich, nie są wszystkie nasze projekty, jest tam jakaś pierwsza lista do P. Na co chciałem tutaj zwrócić uwagę? Bardzo często zdarza się tak, że te buildy są większe projekty i te buildy wykonują się bardzo długo, to są czasy. Czasami jeśli mamy testy Selenium, one potrafią się wykonywać do 30 minut, jeśli mamy naprawdę większe projekty. Także co u nas robimy, żeby temu zapobiec? Projekty są podzielone na malutkie buildy, czyli single page app, backend ma osobny build, RESTful API ma osobny build, JavaScript ma osobny build, jakaś tam moduł, część projektu ma osobny build. Dobrą praktyką jest też na przykład wydzielenie w ogóle buildów na przykład samych testów funkcjonalnych, czy tam Selenium, czy Phantom.js-a, czegokolwiek używacie do osobnego buildu. Na przykład wtedy frontendowiec, jak sobie coś zmienia w HTML-u i tak dalej, on może sobie zakomitować, jego nie interesują w ogóle testy jednostkowe czy integracyjne w PHP, bo on w ogóle tego nie zmieniał. Komituje sobie tam swojego JavaScripta czy HTML-a, sprawdza sobie, nie wiem, czy testy jednostkowe w JavaScriptie swojego builda, bo ma swojego builda frontowego i ten build przechodzi na tamte, w ogóle nie musi patrzeć i może wtedy wdrożyć aplikację. Przez to naprawdę skraca się bardzo czas. Jeśli mamy naprawdę małą rzecz do wdrożenia na produkcję, to nie musimy czekać całej pół godziny na zmianę tego. Co jeszcze w takim Jenkinsie?
mamy, czyli standardowo cloud coverage, chyba każdy o tym wie. U nas staramy się trzymać to mniej więcej na poziomie 80%, 85% mniej więcej. Tak to wygląda. No wiadomo, ten sam check style i to jest ten sam plik styli, który ma rake. I to są nawet te same skrypty, które ma rake. Bo jeśli macie takie skrypty rake'owe, to możecie je wykonywać na swoim środowisku deweloperskim i Jenkins tak samo będzie je wykonywał u siebie. Czyli nie wiem, zmieniamy coś w takim stylu i to jest wszędzie, tylko w jednym miejscu. Tak samo punkciki, zapowielanie dobrego kodu, to też dostajemy. No i na przykład to jest bardzo dobry pomysł, dlaczego można do osobnego builda na przykład wrzucić PHP dokumentatora. Nie potrzebujemy aktualnej dokumentacji co każdy commit. I do tego możemy sobie zrobić osobne buildy. To nam się generuje w buildzie akurat backendowym, który nie potrzebujemy, żeby chodził jakoś tak bardzo szybko. I dostajemy wszystkie całego PHP dokumentatora z dokumentacji PHP-owych. On jest aktualny i tam jest link do na Jenkinsie. Możemy sobie go obejrzeć. Co jeszcze? Nie wiem, czy kojarzycie taki projekt Swagger do dokumentacji RESTful'owego API. Jako że nasze wszystkie serwisy to są single page API, backend to jest tylko RESTful'owe API, frontend to jest tylko JavaScript i HTML, to wiadomo, te frameworki, MVVM i tak dalej. Swagger daje nam to, że przy każdym buildzie, przy każdej zmianie ta dokumentacja do API RESTful'owego robi się automatycznie. Zawsze jest problem taki, jeszcze szczególnie przy produkcji. Produkujemy to API, ono cały czas żyje, zmienia się. Musimy wprowadzać ciągłe zmiany do tej statycznej dokumentacji. Swagger daje nam to, że ta dokumentacja jest generowana automatycznie. Każdy endpoint, każde, nie wiem, headery, różne odpowiedzi, cała odpowiedź, typy odpowiedzi generowana jest na bazie adnotacji PHP-owych. Czyli jakiś programista sobie zmienia sobie, nie wiem, kod odpowiedzi albo dodaje jakiś nowy filtr do RESTful'owego API, to automatycznie się mu generuje. I dostajemy to, możemy wysłać, nie wiem, klientowi dla Androida, będzie miał cały czas aktualną dokumentację. Co jeszcze projekt ten nam daje? Możemy sobie to API na żywo przetestować, czyli ta zbuildowana wersja, która jest na serwerze testowym, automatycznie możemy sobie do niej wysłać request i dostać odpowiedź w ogóle od realnie działającego systemu. Czyli to nie jest jakaś sucha dokumentacja PHP-owa, wysyłamy sobie request, mamy naszą realną odpowiedź, jeśli chcemy sobie podejrzeć jakieś dane. Była mowa o tym, jak robić continuous integration dla frontu, dla JavaScriptu. Wdrożyliśmy ostatnio, jako że właśnie mamy te single page API, czyli większość aplikacji to jest JavaScript, czyli połowa aplikacji to jest mniej więcej JavaScript, połowa to jest backend. Wykorzystujemy projekt Karma, który jest test runnerem dla testów jednostkowych w JavaScriptie i w zasadzie takim continuous integration dla JavaScriptu. To do samych testów jednostkowych w JavaScriptie. Używamy QUnita, to jest biblioteka do testów jednostkowych wykorzystywana przez jQuery. I Sinona do mokowania. Możecie sobie zamokować nią obiekty, które są zwracane przez Ajax czy inne obiekty JavaScriptowe. Jak to wygląda? Ten test runner, Karma, wykonuje te testy jednostkowe w JavaScriptie na headless browserze. My akurat korzystamy z Fantoma tutaj w tym momencie. Ale przy Karmie możecie sobie używać dowolnej przeglądarki. Czyli jeśli chcecie, żeby wasze testy jednostkowe, nie wiem, były wykonywane w IE, to daje nam tak samo możliwość. Możecie używać wszystkich po prostu przeglądarek, które tam są dostępne. I to jest zrzut z builda frontu, czyli mamy te same informacje. Mamy code coverage w JavaScriptie, mamy testy w JavaScriptie i mamy podpiętego JS hinta. I to są tak samo, te same style, które były wcześniej w rake'u dla tych wszystkich naszych IDE, czyli te wszystkie rzeczy tutaj istnieją. Co nam daje jeszcze Karma? Zrzut generuje podobny raport jak code coverage PHP. Wszystkie pliki, które są przetestowane, które nie są przetestowane, jak to wygląda. Dzięki temu frontendowcy tak samo mogą sobie dbać o tą całość. Jeszcze tak, wracając do tych single page app. Co daje nam to, że ta aplikacja jest tak podzielona?
że mamy RESTful'owe API, mamy single page, który jest cały w JavaScriptie. Tam na pierwszym miejscu w New Relic'u z wszystkich serwisów w kategorii CMS Wiki jest właśnie nasz serwis, który jest robiony single page app. I średni czas w ogóle requestu do takiego serwisu, wyrenderowania całej strony, jest zazwyczaj poniżej jednej sekundy, łącznie z mobilowymi, bo to jest responsive web design i tam mobilowe też wchodzą w to. Także wchodzimy pierwszy raz na serwis, ściągamy Bootstrapa JavaScripta, w którym są template'y, nie wiem, są różne tam projekty do template'ów, my akurat używamy w tej chwili chyba Mustasza, tak? I RESTful'owe API zwraca nam tylko dane w JSON-ie, czyli tych danych przesyłanych przez sieć jest dużo mniej. Użytkownik wchodzi pierwszy raz, ściąga wszystko, klika raz, przykładowo chce przejść na listę artykułów, to nie dostaje jeszcze raz cały czas tego z wszystkimi nagłówkami. Dostaje tylko dane, te, które potrzebuje w JSON-ie. I po prostu renderingiem zajmuje się JavaScript. Przez to te strony właśnie renderingu tak nam szybko chodzą. Jest jeden problem z takimi serwisami. Jak Google wejdzie na taką stronę, on widzi zazwyczaj tylko czarny background. No i można to rozwiązać na kilka sposobów. Niektórzy na przykład tworzą wersję backendową tego samego serwisu, czyli mamy dwie wersje. Mamy wersję JavaScriptową, single page app i taką prostą, z samą treścią, tylko dla Google'a, żeby było ładnie zeskanowane. Właśnie jak jest single page app, bardzo często spotykacie taki hash wykrzyknik. Co to oznacza? Google, jak widzi ten znak, on go zamienia na escape fragment i on po prostu wysyła nie do tego serwisu, tylko do tego, pod którym jest escape fragment. I co myśmy zrobili, żeby właśnie nie pisać tych dwóch aplikacji? Wygląda to tak, że Google pyta Varnisha. Mamy odpalony tak zwany serwer renderujący do single page appu, na którym stoi Phantom.js, który pyta się aplikacji. I Phantom.js renderuje tę aplikację i zwraca HTML do Google'a. Czyli to w zasadzie ACL-ka w Varnishu wygląda w ten sposób. Jeśli mamy escape fragment, to znaczy, że jest to Google albo może to być nawet użytkownik, który nie używa JavaScripta i zwracamy mu HTML-a, przekierowanie jest do requestu backendowego i zwracamy mu po prostu Google'owi tego HTML-a. Dzięki temu w ogóle nie ma żadnej pracy. Cały nasz skrypt w ogóle, który jest na Phantom.js, nie wiem, zajmuje 100 linijek chyba bodajże. Serwer ma postawionego Phantoma i więcej nic nie potrzebujemy. Cały nasz serwis. To jest tak samo pomocne do na przykład, nie wiem, szerujemy content na Facebooku i to jest ten sam problem. Szerujemy content, strona w JavaScriptie, nie ma żadnych informacji dla Facebooka i szerujemy linki ze escape fragment, które są właśnie renderowane przez tego Phantoma i wysyłane do użytkownika. Wracając do tego CI, wczoraj nie wiem, czy wielu z was było na tej prezentacji Oli, ona powiedziała, że w benefitach jest coś takiego jak stacja deweloperska i ja też się z tego śmieję, bo ja nie wiem, co to jest, tak? I to nie, że komputer mamy, tak, czy stację deweloperską, tylko mamy coś takiego, czyli takie quality gdzie mamy statusy buildów. Za chwilę o tych Quality Station Mateusz powie, co tam jest więcej. Tam łączymy się z API Jenkinsa, New Relic'a i co dają nam też takie rzeczy. Krótki filmik z prezentacji o takiej notyfikacji o zepsutym buildzie dla danego dewelopera. Taka notyfikacja, mamy tutaj w Pythonie napisany skrypt do tej rakietki, która po prostu strzela w użytkownika, który zepsuł danego builda. Wprowadzone są tak jakby pozycje danych deweloperów i tam po loginie do Gita rakietka wie, gdzie on jest i po prostu odpala w niego tutaj strzałeczkę. Niektóre teamy sobie, bo każdy team ma taki Quality Station, bo wprowadzamy w zasadzie Continuous Delivery w całej firmie. Niektórzy sobie stosują inne narzędzia. Są te lampy, które się świecą na czerwono i notyfikują. My tutaj akurat taki mechaniczny sposób. No i czyli notyfikacja, tak? Bo jak automatyzujemy te procesy, to musimy o to dbać. Także.
No w związku z tym, że zautomatyzowaliśmy większość procesów, popodpinaliśmy do repozytoriów hooki, które są odpowiedzialne za sprawdzanie kodu na Jenkinsie, chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której ktoś rzuca kod do repozytorium i dalej nie dba o to, co się z nim będzie działo. Czyli po komicie kod zostaje sprawdzony na Jenkinsie, może ktoś go wrzuci na produkcję, jeżeli nie przetestuje i ja nie dbam o to, co się dalej będzie działo. W związku z tym stworzyliśmy swój autorski dashboard pod nazwą STP-RTM. Ten dashboard jest połączony z API Jenkinsa, dzięki czemu mamy pogląd na wszystkie zdefiniowane dla dashboardu projekty, na ich status. Dodatkowo jest spięty z API New Relica, co nam daje statystyki bieżącego użycia aplikacji, obciążenia serwerów na nim się znajdujących oraz dodatkowo listę zadań wykonywanych przez użytkowników na Jenkinsie, czyli widzimy, co w danej chwili użytkownik zepsuł lub naprawił w zdefiniowanych projektach. Dodatkowo korzystamy z notyfikacji na kanale IRC. Wiem, że to stara technologia, ale my ciągle korzystamy z komunikacji drogą IRC. Tutaj również dostajemy informacje na temat tego, co się dzieje na naszym Jenkinsie i dodatkowo informacje na temat wdrożeń aplikacji na serwery produkcyjne lub stagingowe. Kolejnym narzędziem, z którego korzystamy, jest Splunk. Splunk z założenia służy do analizy logów na serwerze. My go wykorzystujemy do definiowania anomalii w plikach logów serwera i notyfikacji drogą e-mailową na temat wszelkich nieprawidłowości. Czyli tak jak na przykład na tym przykładzie, jeżeli pojawiają się jakieś 500-ki na serwerze, to chcemy bardzo szybko o tym wiedzieć, żebyśmy mieli możliwość poprawienia tego. Wspomniany wcześniej New Relic daje nam również możliwość podglądu statystyk z podziałem na poszczególne wdrożenia, dzięki czemu możemy po wdrożeniu przeglądać te statystyki i szybko zareagować, jeżeli po ostatnim wdrożeniu drastycznie spadł indeks wejść na stronę lub coś innego się wydarzyło. Również daje nam to dodatkową informację o błędach, które się pojawiły na serwerze. Bardzo dobrze byłoby jeszcze sprawdzić po tym wszystkim, co zrobiliśmy, znaczy, co zobaczyliśmy w systemie notyfikacji po tym, jak przeszło przez New Relica i inne systemy sprawdzania kodu, to, co chcemy zadeployować na produkcję, ale o tym opowie już dalej Michał. Ja chciałbym tak bardzo szybko wam powiedzieć tutaj o Defact Perception. Ten PIL działa? Diffy percepcyjne. Czym są? Jakie problemy udało nam się dzięki nim rozwiązać? Bo widzicie, te wszystkie systemy, o których wspominaliśmy tutaj wcześniej, są bardzo dobre i rozwiązują naprawdę dużo problemów, ale jest pewna klasa wizualnych problemów, które nie zostaną wykryte ani przez systemy notyfikacji, ani przez testy jednostkowe, ani przez continuous integration. Tak naprawdę te problemy jakby żerują na leniwości naszych umysłów. Bo popatrzcie, jest tak. Mamy stronę, na którą patrzymy się tysiące razy. Pracujemy. Wyobraźcie sobie, że ktoś pracuje nad jednym featurem z tej strony, jednym małym elementem, dopieszcza go, komituje, przechodzi wszystkie testy, wszystko jest dobrze, kod ląduje na produkcji, wszystko zdaje się działać, a po jakimś czasie dostajemy maila od product ownera, że ej, chłopaki, słuchajcie, jednak coś tam jest nie tak z tą stroną. Ale co? Okazało się, że tutaj coś było nie tak. I to nam się naprawdę przydarzyło. Któryś z nas przez przypadek przykleił gdzieś w templatce kawałek color code po prostu. I takie coś wisiało na
produkcji przez około pół dnia. Żadne testy tego nie wykryły. I co z czymś takim zrobić? Przecież nie napiszesz testu. Sprawdź, czy czasem jest color code w opisie. Nie zrobisz czegoś takiego. No ale wtedy po prostu to naprawiliśmy. Nie myśleliśmy o tym więcej. Jakiś czas później oglądaliśmy prezentację na temat Continuous Delivery w Google. I ku naszemu zdziwieniu okazało się, że to nie jest taki odosobniony problem. Nie tylko my mieliśmy ten problem. Google też coś takiego zrobiło. Widzicie to tutaj? Oni akurat zdeployowali małego tańczącego konika gdzieś w formularzu. Tylko, a to nie jest animacja, ale no, coś takiego. No i oni akurat poszli z tym problemem dalej i im udało się zautomatyzować ten proces w bardzo prosty i elegancki sposób. Co jeśli moglibyśmy po prostu robić screen wersji produkcyjnej przed deployem, porównywać to z wersją kandydującą w sposób zautomatyzowany i wtedy tuż przed deployem jako ostatni krok sprawdzamy, czy wszystko wygląda tak, jak należy. Tą prezentację prowadził Brett Slatkin. To jest jego opis z Twittera. Definiuje się tutaj jako entuzjasta diffów percepcyjnych. On stworzył takie narzędzie Depicted. O, przepraszam. Depicted. Chcieliśmy go użyć, ale po krótkim researchu okazało się, że no chyba nie za bardzo nam się to uda, bo w większości jest napisany w Pythonie, w Javie jakiś, jest jakiś taki duży, ma wbudowany serwer, tam jak z jakimś webowym interfejsem do trzymania buildów ostatnich diffów i tak dalej. No ogólnie był za duży dla nas. Postanowiliśmy zrobić wyjść ze swoim rozwiązaniem, no i tak powstał nasz pediff. O wiele prostsze narzędzie, jest lekkie, większość kodu to JavaScript, a jego esencją w zasadzie jest połączenie ImageMagicka i Casper.js, a właściwie jednego toola z pakietu ImageMagick, Compare, no i Casper.js, wszystkie narzędzia, które są dostępne w API Caspera. Jak to wszystko działa? Po pierwsze, wykonujemy zdefiniowane zadania. Przez zadania możemy rozumieć w zasadzie wszystko, co jest dostępne w Casper.js-owym API. Klikanie, nawigacja, zmiany rozmiaru strony, wpisywanie tekstu i tak dalej. Następnie zapisujemy screenshoty. Później Compare Tool porównuje te obrazy pomiędzy produkcją a wersją kandydującą, generuje raport, o tym za chwilę, i gdybyśmy mieli ten tool wtedy, kiedy zdeployowaliśmy color code, to z łatwością wykrylibyśmy to. W raporcie pokazałoby się coś takiego. Wtedy nigdy nie zdeployowaliśmy tego na produkcję. No i teraz w każdym projekcie mamy osobny build, który robi tylko te raporty, tylko tym toolem. Przed każdym deployem sprawdzamy sobie, czy wszystko jest OK. I tu jest taki przykładowy raport. Po lewej stronie mamy listę tasków, które zostały wykonane, posortowane według liczby błędów, które wystąpiły, liczby różnic. Dodatkowo są one grupowane, jeśli coś więcej dzieje się na stronie. Na przykład tutaj jest przykład, w którym wpisany został jakiś tekst w pole wyszukiwarki, czy to, jak to się wszystko zachowuje. Po środku mamy tu taki widok główny, widok ten dyferencyjny. Możemy strzałkami przełączać się na wersję produkcyjną i kandydującą. W prawym górnym rogu jest jeszcze lista rozdzielczości, w których ten raport został wygenerowany. Możemy się pomiędzy nimi przełączać. Tak samo tutaj widać liczbę różnic wyrażona w procentach. No i to jest w zasadzie tyle o tym projekcie. Ten projekt jest dostępny na GitHubie. Linki będą pod koniec prezentacji. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, to
Ja dalej powie Konrad. Okej, tak. Mamy CI, mamy tego DIFA. Są takie problemy, są takie sytuacje, gdzie przez złą konfigurację serwerów na przykład, albo przez jakieś nasze błędy niedopasowane do środowiska, na które deployujemy. I wtedy wygląda to tak. Deployujemy sobie, wszystko nam działało na stage'u, super, deployujemy na produkcję, nie działa, deweloperzy zwalają na opsów, opsy na deweloperów i nic w ogóle z tego nie wynika, problem dalej istnieje. Troszeczkę o samej, jaką mamy samą architekturę serwerów. W zasadzie mamy identyczny chyba setup jak Xsolve, czyli serwer deweloperski. Każdy programuje na jednym serwerze deweloperskim, każdy ma swoje konto i nie wiem, zmiana, nie wiem, PHP, zmienia się dla wszystkich. Każdy tam odpala testy, każdy tam wykonuje swój kod. Do tego jest ten CI, o którym mówiłem wcześniej, czyli to jest to samo Jenkins, na którym jest zbudowana aplikacja, tak samo działająca. No i stage i produkcja, które są, to są dwa bliźniacze serwery, dokładnie takie same. Tylko jak to wygląda, żeby one były cały czas takie same? Nie ma opcji takiej konfiguracji ręcznej, tak, że zmieniamy sobie PHP ini na jednym serwerze, tak, mówimy adminowi, no to teraz jedziesz na wszystkie pozostałe serwery. To takie narzędzia, właśnie to też trzeba zautomatyzować, żeby cała ta konfiguracja była taka sama. Tutaj wykorzystujemy do tego szefa, gdzie mamy wpisane zadania na web serwery. No i jak ktoś chce zamienić konfigurację danego serwera, nie robi tego ręcznie, tylko robi zmienia sobie receptę w szefie i on nam o to dba, żeby ta zmiana została na całą farmę rozpropagowana. Dalej idziemy w deploye, tak? Podstawowa zasada, jak najczęściej robimy deploy. U nas robimy deploy na produkcję, bodajże czasami takie dni się zdarzają, że kilkanaście razy dziennie idzie deploy na produkcję. Robimy jak najmniejszymi zmianami, żeby tego kodu było jak najmniej, żeby ta integracja kodu z produkcyjnym była jak najczęstsza. Wtedy to jest najprostsze. Jeśli mamy ręczne deploy, jest to problem, tak? Bo to wtedy bardzo boli, jak trzeba aplikację zdeployować na nie wiem, cztery serwery i bez automatycznego tutaj tula nic tutaj nie zrobimy. My korzystamy z Capistrano. Mateusz? Tak, jest takie stwierdzenie związane z Continuous Delivery, o którym pewnie słyszeliście. If it hurts, do it more often. Staramy się dlatego jak najczęściej robić deploy na produkcję, żeby te zmiany nie były zbyt drastyczne i nie niosły za sobą przypadkiem jakichś konsekwencji. Wybraliśmy Capistrano do deployu. Obecnie udało nam się zejść z deployami poniżej 60 sekund. To jest taki czas, jaki Nicolas Cage potrzebuje, żeby podprowadzić samochód. Niestety nie obyło się bez rozwiązania różnych dziwnych problemów związanych z Capistrano. Jednak w końcowym efekcie dostaliśmy narzędzie, które pozwala nam na deploy każdej aplikacji z jednego miejsca, na każdy serwer i tak jak zapewnia to Capistrano, robi się to w tym samym czasie. Przy tym dodaliśmy troszeczkę swoich tasków takich post-deployowych typu purżowanie warnisza, czyszczenie memcache'a, czyszczenie bytecode'u, kompilację JavaScriptu, kompilację SAS-a, generowanie sprite'ów. To wszystko, co wcześniej zdefiniowaliśmy w skryptach Rake'a, to wszystko jest tutaj uruchamiane. Dodatkowo sprawdzamy zależności kompozerowe i pobieramy również moduły kompozerowe. Tutaj właśnie w związku z użyciem kompozera pojawił się problem, na pewno wielu z was też już go doświadczyło, użytkowników kompozera. Parafrazując stwierdzenie o backupach, możemy podzielić na dwie grupy, na tych, którzy już mieli problem z dostępnością GitHuba i na tych, którzy dopiero go będą mieli. No my niestety mieliśmy ten problem, czyli w momencie, kiedy potrzebowaliśmy wdrożyć aplikację na produkcję, nagle okazywało się, że repozytorium na GitHubie nie jest dostępne i nie mamy dostępu do części pakietów. No to było trochę smutne, ale nie było jakiegoś takiego
rozwiązania gotowego, którego chcielibyśmy użyć i satysfakcjonowałoby nas, więc zdecydowaliśmy się na stworzenie klonów wybranych modułów, z których korzystamy na GitHubie, co nam pozwoliło się uniezależnić od awaryjnego GitHuba, a jednocześnie dostaliśmy plus w takiej postaci, że teraz pakiety są pobierane z lokalnego repozytorium Gita, więc transfer wszystkiego jest o niebo szybszy, więc pozwoliło nam to zejść z czasem deployu dość dużo. Wiadomo, że niekiedy jest dużo zmian w bazie danych i tym podobnych rzeczy, wtedy no, nie uda nam się zejść do tego poniżej 60 sekund, ale w większości przypadków tak to właśnie wygląda. Czyli większość czasu deployu zajmuje tak naprawdę informacja użytkownika o tym, co się wydarzyło, niż sam proces wdrażania aplikacji na produkcję. To już wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Na koniec są linki do GitHuba, gdyby ktoś był zainteresowany którymkolwiek z rozwiązań, które przedstawiliśmy. I jako, że zostało nam jeszcze dużo czasu, to jest czas na pytania. Mieliście o małych buildach dla modułów, ale przypuszczam, że te moduły są w jednym repozytorium, więc jak zautomatyzowaliście wykrywanie zmian w danym module? Każdy moduł jest zdefiniowany jako osobny projekt na Jenkinsie i cały główny projekt zależy od poszczególnych modułów, więc zmiana w jakimkolwiek module ciągnie za sobą kolejne testy całej aplikacji, czy nie powoduje. Skąd Jenkins wie, że w danym module coś się zmieniło? Zarówno dla subversion, jak i dla Gita mamy zdefiniowane hooki połączone z API Jenkinsowym, które automatycznie po komicie lub merge'u wywołują budowanie projektu na Jenkinsie na podstawie świeżej kopii z repozytorium. I w tym momencie sami robicie diffa, żeby rozpoznać na przykład, bo masz w jednym repozytorium wiele modułów, każdy z nich ma swój projekt w Jenkinsie. Każdy moduł ma osobne repozytorium. Okej, nie było pytania. Ja mam pytanie o PDIF. Czy on rozwiązuje takie przypadki, kiedy mam na przykład stronę, listę produktów, tak, na przykład jakieś top 10? Wiadomo, że ona się może zmienić w momencie, kiedy zrobimy screena przed i po. Dobre pytanie. Generalnie jest tak, że testując to, robimy taką jakby sandboxową wersję. Możemy sobie pewne elementy, które często się zmieniają, wiemy, że często się zmieniają, możemy je CSS-em na przykład wygasić. Na przykład tekst może się często zmieniać. Po prostu ustawiamy tło w takim samym kolorze jak ten tekst. Wtedy jest czarno. I jakby tego nie analizujemy tekstu jako takiego, może bloki. No i jeszcze jedna kwestia, jak mamy to środowisko, na którym jest odpalony PDIF, on jest najczęściej podłączony do bazy produkcyjnej i wtedy ma te same dane. Ja bym jeszcze wrócił do tego pytania, które zadałeś. Ten problem, o którym wspomniałeś, też rozwiązaliśmy dla budowania naszej frontendowej części aplikacji. Generalnie sprawdzamy, które katalogi zostały zmienione w naszym hooku, więc jeżeli moduły znajdowałyby się w tym samym repozytorium, możemy zdefiniować katalogi, które są powiązane z odpowiednimi projektami w Jenkinsie, więc zmiana w danym katalogu, jeżeli moduł by był w jakimś katalogu, wywołałaby budowanie danego projektu w Jenkinsie. Zatem byłoby to możliwe zrobienie tego samego na jednym repozytorium, zdefiniowanie jednego repozytorium dla różnych modułów w różnych katalogach. Działałoby to nadal tak samo. To jeszcze ja mam pytanie, jak już mam mikrofon. Jak przekonać szefostwo, żeby mieć taki fajny dashboard z Jenkinsa? Wiesz co, zrobiliśmy ten dashboard na naszym Hackday'u. Był taki pomysł o tym, żeby się podpiąć. Patrzymy, New Relic ma fajne API. Bardzo dużo rzeczy naprawdę można z niego wyciągnąć. Jeszcze, nie wiem, chyba nawet więcej niż sam New Relic oferuje. Jenkins tak samo. No i po prostu Hackday był, zrobiliśmy ten dashboard, pokazaliśmy na końcu Hackdaya wszystkie tutaj zespoły, myślę, że podłapały, bo tam wygraliśmy 300 dolców za ten Hackday na Amazona.
I co jeszcze? Armatka. Zauważyliśmy, myśleliśmy o systemie notyfikacji i ktoś tam powiedział o takiej lampie, tylko to było chyba podpięte do Arduino i trzeba było dosyć tutaj się narobić, żeby to uruchomić. Znaleźliśmy tą armatkę właśnie też na takim filmiku YouTube'owym. Tam był link do GitHuba, do tego projektu. On się nazywał bodajże Retaliation. I to jest napisane w Pythonie, zmieniliśmy ten projekt pod siebie, tak, bo tam kilka dodatkowych rzeczy musieliśmy sobie do niego dopisać, bo tam jest troszkę innych. Ta armatka była przystosowana w tym projekcie po to, żeby działać na tym samym serwerze co Jenkins, a u nas Jenkins jest w Norwegii, nie tutaj. No i nie było takiej opcji, dlatego podpięliśmy to wszystko pod API. No i tak to zrobić. No, takie systemy notyfikacji. W zasadzie kto przyjeżdża do nas z Norwegii, Szwecji, widzi dashboard, to tak, też taki chcemy mieć, tak? Dzięki. No chyba, jeszcze ktoś? Jeśli nikt, to ja bardzo dziękuję. Bardzo.